Koledzy, my chyba chcemy wszyscy zrobić to samo. Tylko musimy się opanować. Musimy się dzielić przede wszystkim. 3. Hello! Doskonała współpraca, dziękuję. A teraz lecimy na ten. Trzeba szybko skończyć tę rundę, żebyśmy mogli bronić. Chcę teraz bronić. Proszę bardzo. Wow, i znowu 10. I już. Teraz ta dłuższa część. Obrona. Muszę to zrobić aż 20. Czemu aż 20 razy? Mamy tutaj. O, dobra, atakować możecie tylko 3 razy. Znaczy, możecie. Musicie atakować tylko 3 razy. Ale bronić musicie po 20 razy, ponieważ u nas liczy się tylko obrona. Każdy kontrakt jest skupiony na obronie. Okej. Trochę koślawo, ale się udało. Tylko teraz nie ma tu apteczek, a my nie możemy się przecież zwrócić. Tutaj jest jakaś. O, ja jestem przy okazji naznaczony na śmierć, nawet się nie zorientowałem. Auć! Nie! Wykonujesz Bożą pracę. Nie! Nie mam nawet pojęcia, kogo trafiam, ale pomagam, więc to się liczy. Ten medyk melancholijnie opiera się o deskę. O tak! O tak! Myślałeś, że mnie przychytrzysz? Synu, nawet nie próbuj! Zaraz mnie zabije. Okej, on go zabił. A szkoda. Mógłbym podwoić swoją liczbę punktów. Prawie. Ale wystarczająco blisko. Nie tak to miało być. O, zginął. Okej. To jest najidealniejsza okazja, a nie mogę tutaj z nikogo znaleźć. Nikt się tutaj nie fatyguje, nie mogą chyba się dostać do naszej wielkiej fortecy. O dobra, zmienię zdanie. Już się tutaj dostali. Już się tutaj dostali i robią nam tutaj Saigon. Ledwo go zauważyłem. A dostał taki plaskacz. Aha, poprzedni punkt nie został zajęty. Tak się zastanawiam, czemu to trwało tak długo. Uciekam. Ale najpierw cię ciachnę. Teraz mogę uciekać. Czołem! Niezręczna sytuacja. No wynocha, matko, ile was tu jest? Boże, wypchaj się! Wynocha mi stąd! Elo! Ups. Nie, dobra, ja uciekam. Reach Forester! Co się tu właściwie dzieje? Gdzie jest ten Pyro? Matko, wreszcie! Wszyscy wymachują toporkami, rękawicami i czymkolwiek tylko nie znajdą. I nie wiadomo, kto w kogo trafia, czy w ogóle ktoś kogoś trafia. Dobrze, ale to jest sporo obron dla nas. Przy odrobinie szczęścia mogę to skończyć w tej rundzie. Ale, mówię, potrzebna mi spora odrobina szczęścia. Okej. To już jest jedna odrobina szczęścia. To jest druga odrobina szczęścia. To jest trzecia odrobina szczęścia. Hej! Coś takiego nie zdarza się często. Planety ustawiają się w kondygnacji, której nie widzimy przez bardzo, bardzo długi czas. Co najmniej 100 księżyców tak na oko. Udało się. I nie było żadnych problemów.
Rich Forester tylko mnie znowu wykończył. Możemy to kończyć. Możemy to kończyć w Trymiga. Proszę bardzo. Hej! Tak długo jak mówimy o samym kontrakcie? Perfekto! No więc podróż przebiega do tej pory całkiem spokojnie. Po drodze napotykasz tylko na nieliczne problemy. Tutaj lekkie turbulencje i opóźnienia. Stewardessa mówi ci, że nie ma już żadnych fistaszków na pokładzie. Starszy pasażer obok ciebie ciągle szturcha cię i opowiada, jak dostał w młodości pału po głowie od milicji, ale ogólnie bawisz się dobrze, dopóki nie pojawia się to. Burza, w którą wlatujecie i zaczynacie pikować gwałtownie w dół. Zaczynasz robić kontrakty na mapach wózków, co jest największym, stęchłym, nużącym, śmierdzącym szajsem w całej tej kampanii. Wyobraźcie sobie ograniczenie, które daje ci blokada wykonywania celów dla danej drużyny na kilkanaście minut poprzedniego trybu oraz konieczność trzymania się wyznaczonych punktów, ale tym razem punkty są wielkości wózka, do którego ktoś się musi dosłownie przysać. What?! What?! Ze wszystkich możliwych osób, niewidzialny szpieg zasłonił mi kroczem. Nie naruszasz tak zwanej strefy Kevina Spacey'ego? Wal się! Nie dostajesz żadnej gwiazdki! To jest ten najnudniejszy moment całej tej kampanii. To są kontrakty Payload. To jest właśnie ten dodatkowy cel. 3 z 15. 4 z 15. 14, jeszcze raz. Jeżeli mi nie przeszkodzicie. Dziękuję. W samą porę. Hej, spójrzcie, coś co naprawdę podnosi mi poziom dopaminy w mózgu. Tak długo jak nie stoję przy wózku, jak cieć. To trochę wredne, przyznaję. Ale jakie zabawne. Czasami najprostsze sposoby są najskuteczniejsze, tylko że oni muszą stać dosłownie na centymetr od tego wózka, żeby jakoś to zadziałało. Nie znoszę tego tak bardzo. Matko, to miejsce jest cudowne. To miejsce jest takie genialne. To wciąż jest siedzenie na dupie i pilnowanie tego jednego punktu, ale hej. I dziękuję, dobranoc. Teraz tylko wytrwać. Ojejku. Powinienem wziąć snajpera od samego początku i byłby spokój. A tak zmarnowałem tak 3 rundy? I to wiecie, takie obrona i atak. Przyczekałem całość. Nie wiadomo po co. Żeby móc zamienić drużyny. Czy coś tam. Nienawidzę tego zadania. Doceniam to, że ty nie chciałeś mnie zabić. Jeden. I to już w dosyć krytycznym momencie. No to witaj ciemności, stara przyjaciółko. On już nie odpuści. O kuku? Był za daleko, oczywiście, że tak. Nie żeby był to pierwszy raz. Znowu jest za daleko. No i co? What the f- co?! Tylkoś mnie wypchnął jakoś do tego pyro! Uff.
Uznaj proszę. Uznało. Jedno. Jedno dźgnięcie uznało. Reszta to były tylko jakieś takie... pacnięcie w plecy. Fuck sake, ile trzeba dźgnąć jednego patafiana, żeby zabić go? Chciałem poczekać, aż podejdzie do wózka, ale jakoś się nie kwapił. Teraz coś inny musi zacząć to pchać. Czemu tylko jedna osoba musiała się liczyć za każdym razem? Pchał ten wózek jak 150. Będę musiał to zobaczyć na powtórce, ale... powoli nie wytrzymuje. Błagam, pozwólcie mi to skończyć w tej albo w następnej rundzie ewentualnie, bo nie wytrzymam. No nie wytrzymam psychicznie. Nie! Nie! Była to szansa na dwa zabójstwa! Zacisnąłem mięśnie zwieracza! Już po mnie! Czy może? Czy może przetrwam? Dobra, pierdziczę. Okej, przeżyłem. I spróbuję jeszcze raz obronić. Łapu capu? Dobra. Spróbuję jeszcze raz obronić wózek. Tak, dobra. Jeszcze raz. Jeszcze tylko raz i mnie tu nie ma. Koniec. Dokonało się. Skończone. Nie jestem pewien, czy to zdzierżę. Wypisz, wymaluj, kopiuj i wklej. Dokładnie ten sam kontrakt, który był wcześniej. No, jak tu człowiek może wytrzymać? Powiedzcie mi. Jak? Nie zwracaj uwagi na mnie, jestem tylko przyjaznym szpiegiem. Chcę tylko zrobić kontrakt. Pozbyć się go i lecieć dalej. Naprawdę nie chce mi się tego robić tak bardzo. Ale ten wózek będzie się musiał dużo dalej cofnąć, jeżeli mam tutaj coś działać. Ale już trochę się cofnął, to trzeba przyznać. Był już tak naprawdę niemalże na ostatniej prostej. A tu proszę. No nie mówcie, że się cofnie aż tu. Nikt już nawet nie spróbował. Ale powiem ci, ale żeś to wymyślił. Człowieku! What? What? Nie pytam o ten obrazek. Jejku, też bym chciał nabijać tak szybko punkty kontraktu, jak już dorosnę. To się pewnie nie skończy dobrze. A może jednak? Kto by pomyślał? Cuda się zdarzają. Nice. Jeszcze jeden sukces naszego drogiego zespołu. I idzie znowu nasz klient. Najpierw wy.
Doskonale. O, cześć! Mogłem go już zabić. Ale trudno. Może akurat jak się będzie wycofywał? Nie, niestety. Trochę pecha przy tym, ale jest nie najgorzej. 4.20. Już się przez chwilę bałem, że znowu dopisze mi moje szczęście, ale nasz dobra, dobra. Udało się. Nie jestem pewien. To chyba nie powinno tak być. Pomyśleć, że chciałem wyjść z tego serwera. A tu proszę. Widzicie, co się dzieje? No cóż, ta runda skończy się bardzo, bardzo szybko. Przed chwilą było nas dużo mniej, ale znalazło nam graczy. Jeżeli mogę to tak ująć. I teraz jest mniej więcej porówno, jeżeli chodzi o liczebnie. Czy jest sprawiedliwie? No tego to ja już bym tutaj wam nie zagwarantował. W żaden sposób. Cześć. Chyba trzeba go wywalić. Tak. Oczywiście. Piąta dominacja i 16-20. Ale runda się kończy, więc nie ma mowy, żebym zdążył to zrobić teraz. O może? Ale stawiają wszystko na jedną kartę. To widać. Ten heavy, on wie, ale nie zabija mnie. Co? Nie zabijam ani jednego, ani drugiego? Znowu to samo. Nie wiem, czego się spodziewał. To jest ta runda. Ja to czuję. Ja to czuję, że to będzie runda, kiedy wszystko się zakończy. I to będzie ostatni kontrakt związany z obroną wózków. Na mapach tego payloadu, bo jest jeszcze jedna, ale to trochę inna historia, do tego jeszcze przejdziemy. Podejdź. Co? Czekam. Wypadł! O tak, jeszcze tylko 20 sekund i nie ma mowy, żeby już to dopchali. Jest tam po prostu zbyt solidna obrona, oni są zepchnięci aż do tego punktu. Musieliby zrobić teraz wszystko, musieliby wszystko postawić na jedną kartę, musieliby się przez to przebić, musieliby dopchać ten wózek przez dosyć spory kawałek. Ja jeszcze zaraz się odrodzę, nie pozwolimy na to, nie dopuścimy do tego. Są niebezpiecznie blisko, dlaczego są tak niebezpiecznie blisko? Są już na ostatnim zakręcie, nie powinni być już na ostatnim zakręcie? Nie uda im się. Przez chwilę się przestraszyłem, że to będzie kolejna z tych kronik. Wiecie, ja mówię jedno, a wychodzi drugie, ale nie. Udało się. Mamy to. Mamy tą rundę. Mamy trzecie miejsce jednak ostatecznie w tej rundzie. Ale co najważniejsze, mamy kontrakt Badwater wykonany. O Jezu. Wreszcie. Jak wspominałem, to jest ostatni kontrakt, który będzie miał jakiekolwiek powiązanie z wózkami. To jest mój kryptonit. Ja tego nienawidzę w tych kontraktach. To jest najgorsza część tego wszystkiego. Jednak jest pewien asterisk, który chciałbym tutaj dodać, bo jest jeszcze jeden kontrakt. Jest jeszcze kontrakt na jednej mapie, który będzie związany jakoby z eliminowaniem przeciwników koło wózków. Znowu. Jednakże historia tutaj jest nieco inna. Wprawdzie dalej mamy 20 razy to zrobić, żeby pozyskać gwiazdkę, ale
pewna konkretna okoliczność powoduje, że ten kontrakt będzie, myślę, dużo prostszy do wykonania. Bo jesteśmy na Hightowerze, mapie, na której zabijamy przeciwników przy wózku częściej niż mamy okazję oddychać. Widzicie, sami się pchają. Są dwie rzeczy w życiu, które są pewne. Śmierć, podatki i to, że zabijecie kogoś na Hightowerze przy wózku. Najczęściej dzieje się to nie w takich okolicznościach, to w ogóle było kompletnie niechcący. Najczęściej to się dzieje tam. Tuż przy tym oto wjeździe do wózka. To ludzki mocz. Postawił tylko nogę. Niczym innym nie zawinił. Postawił tylko nogę. Ale z chwilą, kiedy to się stało, przypieczętował swój los. Upolowałem prawdziwego Yetiego! Moi koledzy mi nie uwierzą, jak powiem im, że wskoczył mi prosto pod celownik. O, widzę, że tu takich nie brakuje. Ups! Upsi daisy, trochę daleko się odsunąłem, dalej niż zakładałem. Przyjdzie to, prawda? Będzie chciał tu przyjść tędy. Albo wskoczyć. Mamy odpowiedź! Nadręczące nas pytania, ale Pyro mnie wyręczył. Ładnie. Mówiłem! Tutaj mamy to podane jak na tacy, w przeciwieństwie do innych map, no bo wszyscy muszą stać przy tym wózku. Ta platforma jest tak idealnie ustawiona. Zawsze wszyscy są tutaj. Co?! Przepraszam bardzo. O ja pier... Pozwólcie mi to chociaż skończyć, wy głupie głąby! W Seattle, w stanie Washington! No nie się wasz. Ty mi nie udawaj tutaj niewiniątka. Spojrzał się tak... I zaczyna wtedy grać muzyczka z Looney Tunesów. I w związku z tym pozostał nam jeszcze jeden, ostatni już kontrakt w tym dziale. Kontrakt mapy Brazil z identycznymi celami jak wcześniej. Iście poetyckie, ponieważ mapa, na której wszystko się rozpoczęło w tej kampanii Jungle Inferno, przynajmniej na naszym kanale, również się tutaj zakończy, jak się okazuje. 12 obron punktów, 3 przejęcia. Tak jak poprzednio. Nie ma tutaj... Chciałem tylko sprawdzić, wybaczcie. Idę się zabić. To nie była obrona, ponieważ punkt nie był jeszcze aktywny. Jedna rzecz, na którą nie zwróciłem niestety uwagi. Choroba jasna. A jednak żyje. Apteczka? Przez chwilę myślałem, że nie aktywuje mi się spadochron. Przejęliśmy punkt. W sumie spoko. Oni będą musieli spróbować to odbić. Ja ich zabiję, jeżeli będą próbowali. Gdzie na tej mapie jest jakaś apteczka? Dobra, raz, zginąłem, ale raz, już mamy. Jest problem, bo jest tu bardzo mało osób, tak się składa. Życzę ci powodzenia, skaucie, ale jako że strzelił, to wątpię, że ci się uda. No właśnie, niestety, nie widzę żadnego komunikatu, że udało mu się go wybić. Jest mało osób, tylko 4, które mogą spróbować przejąć punkt. Znaczy, mniej zamieszania i łatwiej ich zabić w razie czego, ale wciąż. Mam nadzieję, że żaden snajper mnie nie ciachnie. Ani demo.
Sam jestem swoim najgorszym wrogiem. What? Znowu gruby. Znowu ty w rozwędzi! Dobrze. Oby tak dalej. O, nieważne. Rozłączył się. To było dla niego po prostu zbyt dużo. Czas na bitwę epickich proporcji. Strzelaj! Dobrze. Naciskałem desperacko przycisk, żeby tylko walnąć tą jedną rakietę. Ale udało się. Podwójne zabójstwo, 4 na 12 i jedziemy dalej. Jest ich tylko czwórka, więc... Nie ma co liczyć, że będzie to szło zaskakująco szybko, a i tak leci to dużo, dużo szybciej niż na wózkach lub ataku obronie. No bo mogę to robić w każdej chwili, nie muszę przechodzić przez połowę tak naprawdę gry. To są mniej więcej 3 czy 4 rundy, w zależności od długości, może to być 20-30 minut. Momentu, kiedy nie mogę praktycznie w ogóle wykonać jednego dodatkowego celu. Nie, tutaj możemy się odkuć w każdym momencie i kontynuować nasze zbieranie gwiazdki. To będzie fatalne. O, nie było tak źle. Okej. Okay. Może nawet to przejąć. Kupi mi tym trochę czasu. Nie, po prostu zrezygnował i chce zabić tego snajpera, co mu się udało. Ale chyba zmarnował sobie rundę. Trochę głupia sprawa. Nie odwracaj się! Noise. Noise. Jest dobrze. To już połowa. Została ich tylko trójka. No trochę lipa. Nie powiem. 7 punktów zdrowia. Oj, oj. To jest niebezpieczne terytorium. Stoi tak przez cały czas na tym punkcie i nic nie robi. Teraz tylko odrodzić się w 8 sekund i zabić parę osób, które będą na punkcie. Ten gruby. Wciąż całkiem nie zgorzej. Co? Co? To powinno być trochę więcej w moim mniemaniu. Dobra, 10 na 12. Też całkiem nie zgorzej. Przestańcie schodzić z punktu. Czy to z naszej winy, czy z własnej? Nie mam amunicji. Nie, i to jest koniec rundy. Okej. No dobra, więc 10 na 12 po tej rundzie. Zostały tylko dwa. To będzie ten moment, ja to czuję. Jeszcze jeden, jeszcze tylko jeden. Jajajajajaj, rated J for Jim. Byłem już tak blisko, nawet nie zdajesz sobie sprawy. A może zdajesz? Wejdzie na punkt. Ja widzę gościa, który chce wejść na punkt. Nie. Pozabijajmy wszystkich. Nie dajmy nikomu dojść do słowa. Czy to jest demokracja według was? I koniec. I dziękuję bardzo. Kończę niemożliwie trudny cel dodatkowy kontraktu Brazil. I w związku z tym ostatni kontrakt Jungle Inferno jest wykonany na 100%. I tym samym kontraktor osiąga rangę Australium. Najwyższą oczywiście, jaka jest, tylko istnieje.
Uwielbiam takie momenty. Czy mógł coś zrobić, żeby temu zapobiec? Prawdopodobnie nie atakować w pierwszej kolejności, no bo później to już była tylko kwestia jednego ciosu, który musiał po prostu wylądować tam, gdzie powinien. Ten gość nie odpuszcza. Jest naprawdę uparty jak osioł, ale trzyma się tego, co postanowił na początku. Trwa w swojej misji i nie zamierza odpuścić. Cóż mogę rzec? Ostatnie trzy gwiazdki. I to oto przeurocza czapeczka, która była w grze, nie w takiej samej formie, ale w 99% przypominającą tą obecną. Tak czy siak, 108 na 108, 31 dostępnych gwiazdek, ale już teraz bezużytecznych i 2000 sztuk krwawej forsy. Nie ma oczywiście tego odświeżonego, ale uwierzcie mi na słowo, wszystkie kontrakty Jungle Inferno w Mercenary Park są już zrobione. I to by była cała aktualizacja. Kończy się ona 11 lutego, więc lada chwila, dosłownie kilka dni przed tym, jak ja nagrywam ten ostatni odcinek z tej aktualizacji. I no cóż, wszystkie kontrakty udało się zrobić na czas, całe szczęście. To wszystkie kontrakty map i wszystkie kontrakty Jungle Inferno, które zostały przez nas zrobione. Nie ma tego jeszcze odświeżonego, ale uwierzcie mi, wszystkie 108 gwiazdek jest na naszym koncie, co można łatwo zobaczyć w prawym dolnym rogu ekranu. Tego oto kontrakera już ze sztuką Australium. Kampania Jungle Inferno dobiegła końca. 11 lutego kontrakty staną się już chyba zdezaktywowane. Z tego co mi wiadomo, dosłownie kilka dni przed tym, jak to nagrywam. No i cóż, aktualizacja była bogata w te wszystkie nowości, w te kontrakty, których zrobienie mi zajęło całkiem sporo czasu, nie ukrywam. Dużo szybciej robi się to oczywiście w grupach ze znajomymi, ale wciąż zajmuje to dosyć sporo czasu ze względu na te wszystkie poboczne rzeczy, które trzeba zrobić, żeby uzyskać dodatkowe gwiazdki. Nie trzeba mieć wszystkich dodatkowych gwiazdek, żeby zrobić wszystkie kontrakty z tego, co mi wiadomo, ale no bo właśnie widzicie, że mam tutaj nadwyżkę 31, ale mimo wszystko postanowiłem, że jeżeli mam to zrobić, to już tym razem na 100%, żeby chociażby mieć ten kontraker wersji Australium. I czekaliśmy na tę aktualizację bardzo długo, a więc czy było warto? Nie.